Wygrywacie dzisiaj mecz z ŁKS-em, podtrzymujecie świetną pasę i chyba przed spotkaniem to zwycięstwo każdy wziąłby z zamkniętymi oczami. No tak, pewnie. Wiadomo, ŁKS jest dobra drużyna, która walczy o awans, a my no, niestety mamy inne cele, ale właśnie przed meczem nastawialiśmy się tak, że u siebie potrzebujemy punktować i tylko 3 punkty nas interesują. Kluczem do celu też jest skuteczność, bo patrząc po statystykach, oddaliście 2 celne strzały i oba zostały zamienione na bramki. Tak? Tak. No to fajnie, fajnie, że jesteśmy skuteczni. Wiadomo, lepiej by było, jakby tych sytuacji było więcej, ale no cóż, liczą się 3 punkty i z takim mocnym przeciwnikiem, jak jest LKS, naprawdę jesteśmy szczęśliwi, no i walczymy dalej. 90. minuta, właściwie doliczony czas gry, rzut karny, podchodzisz do piłki. Powiedz mi, co wtedy czułeś? No jesteś zawodnikiem doświadczonym, ale chyba stres jednak jakiś tam był. No wiadomo, że jeżeli jest wynik 1-1 i strzela się karny w 90. minucie, no na psychikę to nie jest łatwe, ale z drugiej strony jest to piłka i no, dużo lepszych zawodników nie strzeliło niż ja, no i tak trzeba do tego podchodzić. Zawsze jest to 50-50 niby, ale no udało się i jestem szczęśliwy. Dzięki i powodzenia.